Złoczyńcy niszczą światy, ale za to antagoniści stawiają fundamenty opowieści. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat różnicy między złoczyńcami, czyli z angielskiego villainami, a antagonistami. Zacznijmy od definicji. Złoczyńca to postać w opowieści, która działa w sposób złowieszczy, negatywny lub moralnie nieakceptowalny. Z kolei antagonista to postać, która występuje przeciwko głównemu bohaterowi. Może stawiać trudności lub blokować cele protagonisty, ale niekoniecznie musi mieć złe zamiary. Przełóżmy to na hipotetyczny przykład. Załóżmy, że jako protagonista książki chodzisz do szkoły. Walczysz o stypendium, które może dostać wyłącznie jedna osoba. Realnie, tylko jeden uczeń oprócz ciebie ma szansę je dostać. Nazwijmy go Zbyszkiem. Jest bardzo sympatycznym, inteligentnym gościem. Dobrze się uczy, pomaga w domu, a w wolnym czasie udziela się jako wolontariusz. Ale też stara się o to stypendium. Oboje dążycie do tego samego celu i sukces jednego z was oznacza klęskę drugiego. To czyni go twoim antagonistą. Niestety do waszej szkoły chodzi też Michał. Typowy szkolny łobuz. Bije słabszych uczniów, wyzywa nauczycieli, a do tego podkrada rzeczy z szatni. Co prawda, nie chodzi z tobą do klasy, nigdy cię nie pobił, ani nawet nie okradł. Niemniej jednak, Michał jest czarnym charakterem, innymi słowy złoczyńcą, ale nie antagonistą. Podczas researchu natrafiłem na film Jaya Carvera, który twierdzi, że złoczyńca zawsze jest antagonistą, ale antagonista nie musi być złoczyńcą. Pierwsza część tej tezy jest błędna. Protagonista też może być złoczyńcą. Jego antagonistą może być nawet inny złoczyńca. Taka dynamika zachodzi między postaciami Eliota i Wiktora z serii Złoczyńcy V. Schwab. Z jednej strony Wiktor odpowiada za śmierć dziewczyny Eliota, ale ten z kolei trzykrotnie postrzelił Wiktora i wpakował go do więzienia. W trakcie historii próbują się wzajemnie pozabijać, ale przelewają też mnóstwo krwi niewinnych osób. Eliot uważa się za boskiego wybrańca, który ma położyć kres ludziom z nadprzyrodzonymi mocami. Z kolei Wiktor, szukając lekarstwa na swoją chorobę, zabija świadków w celu zatarcia śladów. Możemy jedynie dyskutować na temat tego, który z nich jest tym gorszym, ale obydwaj zasługują na tytułowe określenia nikczemni, mściwi. W większości historii natrafimy na sytuację, w której mamy jednego złoczyńcę, który jest też jedynym antagonistą. Zatem, aby omówić różnicę między nimi, posłużę się filmem Kot w butach – Ostatnie życzenie. Posiada on aż trzech antagonistów, więc ułatwi nam to porównanie. Celem głównej linii fabularnej jest zdobycie magicznej mapy i gwiazdki z nieba. O osiągnięcie celu konkurują trzy drużyny. Puszka, Złotowłosej oraz Jacka Placka. Przekładając to na schemat, Kot w butach walczy o McGuffina z dwójką antagonistów. Ta dynamika wynika z tego samego powodu, co w przykładzie ze szkołą. Sukces jednej drużyny oznacza klęskę dwóch pozostałych. Zacznijmy od Złotowłosej. Jako dziecko trafiła do chatki niedźwiedzi, które przygarnęły ją jako swoją córkę. Mimo tego Złotowłosa pragnie prawdziwej rodziny, czyli takiej z ludzkimi rodzicami. Może ją zdobyć jedynie dzięki gwiazdce z nieba. To właśnie przez to musi walczyć z innymi drużynami. Jest wewnętrznie zagubiona, ale nie możemy nazwać jej złą. O ile przymkniemy oko na scenę, w której każe torturować staruszkę w celu wyciągnięcia informacji. W każdym razie Złotowłosa nie zasługuje na miano złoczyńcy. Natomiast jak najbardziej jest antagonistką Kota w butach. Dodatkowo w finale historii przechodzi wewnętrzną przemianę. Kiedy staje między dramatem zdobycia ludzkiej rodziny, a uratowaniem brata, to postępuje słusznie i nareszcie zaczyna rozumieć, że niedźwiedzie są jej wymarzoną rodziną. Żadnej przemiany nie przechodzi natomiast Jacek Placek. Jest to przerośnięty dorosły z twarzą dziecka, którego motywuje chciwość. Strzela do własnych podwładnych, dąży po trupach do celu, a gdy przychodzi do zapłacenia za mapę, przemienia jedną ze zleceniobiorczyń w złoty posąg. Ale po co mu ta gwiazdka z nieba? Aby zatrzymać całą magię świata dla siebie. Jacek posiada kolekcję magicznych artefaktów, ale i tak chce ich więcej. Nie dlatego, że są mu potrzebne. On po prostu chce posiadać ich jak najwięcej. Nie stoi za nim żadna idea pokroju zmiany świata czy jakaś dziwaczna trauma. Jacek Placek jest chodzącą definicją złoczyńcy. Nie ma w nim choćby odrobiny dobra, a twórcy obrazują to z pomocą jego czynów i świerszcza robiącego za sumienie.
Oczywiście jest też antagonistą dla kota w butach, ale podobnie jak złotowłosa, wynika to jedynie z dążenia do zdobycia gwiazdki z nieba. Pomijając ten aspekt, te trzy postacie nie są ze sobą skonfliktowane na żadnej innej płaszczyźnie. Natomiast w filmie możemy znaleźć jeszcze jednego antagonistę, którego w żadnym stopniu nie obchodzi gwiazdka z nieba. Mówię oczywiście o wilku ścigającym Puszka, czyli samej śmierci. Robi to, ponieważ chce ukarać go za lekkomyślne zmarnowanie 8 ze swoich 9 żyć. Osobiście pragnie zabić kota w odwecie za jego nieostrożność i śmianie się śmierci prosto w twarz. Finale sama przyznaje, że przyszła po zakochanego w sobie pyszałka, który myślał, że jest nieśmiertelny. Narusza własne obowiązki i granice, nieustannie ścigając kota przez całą historię. Nikt nie będzie wątpił w to, że śmierć robi za trzeciego antagonistę filmu. Pytanie brzmi, czy jest też złoczyńcą? Wracając do definicji, śmierć musiałaby działać w sposób złowieszczy, negatywny lub moralnie nieakceptowalny. Na pewno łamie regułę 9 żyć kotów. Owszem, Puszek zmarnował swoje 8 żyć, ale czy śmierć na pewno powinna go za to ścigać? Jedno ze straconych żyć kota zwraca nawet uwagę, że śmierć oszukuje w tej kwestii. Aczkolwiek jest to o tyle zabawne, że mówi to wcielenie, które zginęło przez oszukiwanie w karty. Warto mieć też na uwadze, że śmierć daje kotu kilka szans na zrehabilitowanie się. W finałowej scenie daje nawet Puszkowi wybór między użyciem gwiazdki w celu uratowania się i stanięciem do walki ze śmiercią, aby zawalczyć o swoje ostatnie życie. Oddaje mu nawet szpadę, aby miał czym walczyć. Po tym jak kot rozbraja wilka i każe mu kontynuować walkę, śmierć uznaje, że mu odpuści. Argumentuje to tym, że kot przeszedł przemianę, ale musi pamiętać, że kiedyś jeszcze się spotkają. W przeciwieństwie do Jacka Placka, śmierć miała osobiste zatargi z Puszkiem. Krzywdę wyrządzała jedynie jemu. Na sam koniec reflektuje się nawet, że kota, którego ścigała, już nie ma. Należy też pamiętać, że śmierć jest siłą natury. W filmie mamy do czynienia jedynie z jej personifikacją. Zatem czy rzeczywiście jest złoczyńcą? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam każdemu, kto dotrwał do końca materiału. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.